Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i przypominam, że to już jest ostatni dzień dzisiaj. W niedzielę o północy kończy się sprzedaż tych wszystkich dotychczas wydanych 9 tomów w bardzo okazyjnej cenie ze zniżką ponad 30%. Kto chce komuś sprawić prezent pod choinkę, jeszcze może te 9 tomów do północy nabyć. Później oferta znika. Oczywiście wysyłka jest gratis. Marzenia o naszym życiu. Jak chcielibyśmy, żeby nasze życie w społeczeństwie wyglądało. Strona 22, tom 9. George Orwell. To, co napisał za życia, to wiemy. A co podyktował po śmierci? Wtedy byłby to tylko dowód zadowolenia ludzi rządzonych, którzy nie są w dosłownym stopniu rządzeni, a raczej są opiekowani przez ten odłam sprawujący władzę, doglądani z troską. Wtedy to nie jest rządzenie, a raczej dbanie o to, żeby ci ludzie mieli wszystko, czego potrzebują. Brzmi jak utopia, że doczekamy kiedyś takiej władzy, a jednak okazuje się, że doczekamy. Teraz się toczy walka dobra ze złem, ostateczna, bez interwencji Stwórcy, uważam, ponownego przyjścia do nas. Tak dyktowania twierdzą, nie obędzie się, więc jest ponowne potrzebne przybycie Boga do swoich dzieci, tak jak to się stało 2000 lat temu w Judei, kiedy urodził się Jezus Chrystus, Bóg. I to jest jedna z wielu, wielu rewelacji, które przynoszą te wszystkie dyktowania. Wolą Boga było urodzić się wśród swoich dzieci i żyć, i mieć takie życie i taki straszny koniec, jaki to spotkał Jezusa. Taka była wola Boga. I urodzić się z normalnych rodziców. Teraz następuje taki światowy odwrót, myślę, będzie w najbliższych latach od tej lewicy, która zeszła na manowce, no bo każda władza bez Boga schodzi na manowce. Jeszcze zachłyśnięta technologią. A technologia bez Boga to też są tylko narzędzia do kontroli, inwigilacji i zabijania. Także myślę, że przyjdzie teraz ruch prawicowy. Odnowienie w Bogu, w tradycyjnych wartościach itd., itd. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fatalny błąd, jaki popełniają i popełnią wszystkie ruchy prawicowe, nie dając kobiecie wolności. Myślę, że w wielu wyborach, w wielu krajach to właśnie kobiety będą decydować o przyszłości. Te, którym z takich czy innych powodów, jeżeli chodzi o naszą wiarę, to mylnie nie daje się prawa wyboru, decydowania o sobie, bo to religia decyduje i religia mówi, że życie zaczyna się od poczęcia, co jest zafałszowaniem tej judeo-chrześcijańskiej wiary, bo życie zaczyna się z pierwszym oddechem, a kończy z ostatnim. Oddech to jest to, co spina życie. Płód zawsze pozostanie płodem i wszystko właściwie na ten temat. To kobieta powinna decydować o swoim ciele i o tym, co się dzieje. A tymczasem wszystkie religie traktują kobiety jako drugiej kategorii obywateli. Tymczasem nie ma żadnych różnic. Po śmierci fizycznej płeć przestaje mieć znaczenie. Duch jest bez płci. Płeć jest tylko ziemska. Także Napoleon Przywołuję go teraz, bo on będzie w jednym z kolejnych tomów. Dokonał bardzo demokratycznej i historycznego osiągnięcia, gdyż stworzył pierwszy w Europie konkordat, czyli rozdział państwa od Kościoła. Nie może być tak, żeby Kościół wpływał na decyzje polityków i żeby taka czy inna religia sterowała władzą, bo to tak samo się źle skończy, jak źle skończy lewica bez Boga. Także jesteśmy my, obywatele, między młotem a kowadłem. Prawica, lewica. I ci mają trochę racji i nie mają racji. I ci mają trochę racji i nie mają racji. Ale na szczęście są dyktowania, które zagubionemu człowiekowi, który nadal chce wierzyć, bo Bóg rzeczywiście istnieje i czuwa nad nami, ale dał nam przede wszystkim tą wielką swoją cząstkę, moc kreowania rzeczywistości i każdemu wolną wolę decydowania o sobie i kreowania świata na wzór boski, tej materialnej rzeczywistości, w której tutaj funkcjonujemy i żyjemy. To jest największy dar. Wolna wola, moc samostanowienia, ale też i ponoszenie konsekwencji swoich wyborów. Także każdy z nas, bo reinkarnacja jest faktem, to nie ulega wątpliwości. Jezus bardzo dużo mówił o reinkarnacji. To wszystko zostało przykryte, ukryte, zakryte, bo Watykan prowadził taką czy inną politykę. Zresztą a propos, muszę zrobić też audycję na ten temat, bo rozgrzeszenie, odpusty, odpuszczanie to był jeden z największych chwytów marketingowych tego świata i to był rzeczywiście fantastyczny chwyt marketingowy Kościoła. Przyjdźcie do nas, to my was rozgrzeszymy, bo nasza religia pozwala na rozgrzeszanie. No, cudowne. Cudowny sposób na zagarnianie wiernych, a jak jeszcze się miało odpowiednią kasę, no to można było za każdy grzech, nawet za morderstwo, mieć odpuszczone. Co się przeniosło później do prokuratur wielu krajów skorumpowanych. W Polsce kiedyś za morderstwo, jeżeli nie było nagłośnione, było to dawno, dawno temu, chyba za rok 150 000 złotych. Później ta cena oczywiście urosła. Ale to inna sprawa. Tutaj tylko dla pokazania, jak to odpuszczanie, te odpusty, ten największy chwyt marketingowy Kościoła przeniósł się później w struktury państwowe, bo niestety bardzo dużo z tej totalitarnej władzy przeniosło się do władz państwowych. Lewica stara się to odwrócić, ale bez Boga brnie na manowce. Zachłyśnięta technologią, tak jak już mówiłem, błądzi i coraz bardziej krzywdzi. Teraz pewnie nadchodzą czasy prawicowe, ale też, tak jak mówiłem, trzymanie się wiary i religii doprowadzi do zguby. Ale Bóg już do nas przyszedł, być może teraz jako kobieta. Pani Halinka otrzymała w 2000 roku, że urodziła czy urodził się w Europie gdzieś. Bo jednak ta Unia Europejska, mimo że jest totalnie skorumpowana, to jednak to jest właściwy kierunek. Zjednoczenie. Nie walka, nie wojny, a jednak zjednoczenie, otwarte granice, otwarty handel. To jest już zalążek przyszłości tego świata. Oczywiście jeszcze długa, długa droga nas czeka, żeby Unia stała się oczyszczona z tego wszystkiego. Nie liczmy za bardzo, że dokonają tego ruchy prawicowe, które w tej chwili zaczynają, no jeszcze nie dominują, ale myślę, że w przeciągu kilku lat zdominują Europę. One nie przyniosą zbawienia. niestety. Zbawienie przynoszą wszystkim dyktowania, dyktowania ludzi w duchu, wielu sławnych, znanych i z literatury, z dziedziny władzy, dyktuje, jak funkcjonuje ten nasz świat. Że życie opiera się na słowach Boga, Jezusa. Co zasiejesz, to zbierzesz. A to prawo tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, jest osadzone na reinkarnacji, na wielonarodzeniu każdej i każdego z nas. Zapominamy, bo musimy zapominać, bo cóż to by za życie, gdybyśmy pamiętali swoje poprzednie wcielenia. Są jakieś przebłyski, wspomnienia, miejsc, ludzi, ale to są tylko przebłyski. Kto ma większe zdolności, jest w stanie zobaczyć, dostrzec, dojrzeć już nie okiem, a z postrzeganiem pozazmysłowym, kim się było w poprzednich życiach. Także jeżeli dzisiaj mężczyzna krzywdzi kobietę, dla przykładu daje, to w następnym życiu ten mężczyzna urodzi się kobietą, żeby doświadczyć tego samego na własnej skórze. Na tym polega ta nauka tutaj, na tej pięknej dla mnie ziemi. Mimo że tak strasznie wypaczanej, mimo że tyle jeszcze jest tutaj do zrobienia. Jestem pełen wiary, cieszę się życiem każdym dniem, dokładam swoją cegiełkę do tego, żeby wszystkim nam się tutaj lepiej żyło, poprzez właśnie te wspaniałe dyktowania, pisemne przekazy od tych, którzy odeszli, od ludzi w duchu. To jest fantastyczne kompendium wiedzy na temat naszej rzeczywistości, na temat Boga przede wszystkim, na temat tej wolności olbrzymiej, jaką nam każdemu ze swoich dzieci daje Bóg na tym życiu tu i teraz, nie w przeszłości, nie w przyszłości, ale we wszechświecie zawsze jest tylko tu i teraz, ten moment, ta chwila. Inne rzeczy, przeszłości nie ma, przyszłości też praktycznie nie ma. Jak działać, to właśnie działać tu i teraz, w tej chwili. To wszystkim powtarzam. Jeżeli ktoś chce coś zmienić w swoim życiu, to musi to zacząć w tej chwili, teraz, natychmiast. Nie odkładać na jutro, pojutrze, bo to nigdy się nie stanie. Od teraz, od tej chwili. Innej możliwości nie widzę. Także mnóstwo fantastycznych informacji przynoszą te dyktowania, a tak jak mówiłem, sprzedaż tych 9 tomów, bo one normalnie są po 35 zł, także każdy może wykonać sobie arytmetykę. Są w tej chwili w specjalnej ofercie do północy dzisiaj za 259 zł. A już w przyszłym tygodniu od poniedziałku rozpoczynamy nową serię audycji. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na mój kanał, na YouTube, na kolejne audycje, oczywiście też na Facebooka Dyktowania Ludzi w Duchu, gdzie jest bardzo dużo już dyktowań umieszczonych, ale też dyktowania Jezusa, Boga, gdzie będę umieszczał coraz więcej już przepisanych, opracowanych dyktowań, które wejdą w skład Biblii XX wieku, Katechizmu Uczciwego Człowieka. Dziękuję wszystkim, miejcie super niedzielę, fantastyczny następny tydzień, mimo śniegów i chłodów. Cieszmy się życiem, sobą, nawzajem, pomagajmy sobie, czyńmy bezinteresowne uczynki, bo to one budują nam szczęśliwe życie. Tak jak te nieprzyjazne, nieprzyjemne, egoistyczne czyny krzywdzące kogoś, to ta krzywda, możecie być pewni, prędzej czy później zawsze do nas wraca. I to jest ta nauczka. Jak ktoś był niedobry wobec kogoś, to ta osoba w przyszłym życiu pojawia się jako oprawca czy oprawczyni, raczej jako oprawca, i dokonuje tego samego. A jedyną drogą jest droga pokazana przez Jezusa Boga, miłość, miłosierdzie i pokora. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do usłyszenia już wkrótce. Do miłego.